Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Myślę, że przede wszystkim jest to taki moment, w którym można sobie odpocząć, po części stać się kimś innym i przede wszystkim przejść w gronie studentów, co jest bardzo sympatyczne. Tym razem jestem a la posągiem. Mam tutaj napój, który symbolizuje i przyciąga wielu. To można powiedzieć takie małe bóstwo studenckie. A mam jeszcze dzwoneczki z tyłu, więc raczej będzie dobra impreza. Na Piastonaliach jest super, koncerty są przesuper i dzisiaj też po Żakinadzie idziemy na kolejny koncert. A czym się inspirowałyśmy, Ania? W sumie inspiracja była z babskiego combru, tak. Byłyśmy przebrane też na babski comber, tak. No i stwierdziłyśmy, że jak już mamy taki strój, no to wykorzystamy go też fajnie tutaj. Pierwszy raz jesteśmy na Żaklinadzie i przebraliśmy się za postacie z bajek. Jestem już studentką trzeciego roku, już trzeci raz jestem na Żaklinadzie. Jak pierwszy raz byłam na pierwszym roku i tutaj przyszłam, no to stwierdziłam, że jest naprawdę wspaniałe wydarzenie i fajnie tak po prostu móc razem te Piastonalia przeżywać, więc jestem tutaj już trzeci raz, a przebranie wzięłam to, co miałam w szafie. Takie najprostsze po prostu. Wpadłem na pomysł, żeby mieć pełen kociołek, trzeba coś wymieszać, trzeba coś zrobić, niech będzie ten panoramix. Niech nam da troszkę cudownej mieszaninki. Myślę, że to już jest taka tradycja po prostu studencka i no, warto podtrzymywać taką tradycję, bo można się zintegrować z innymi studentami. No i po prostu jest fajnie. Właśnie trwa największe studenckie święto, Piastonalia 2024. Mamy połączone siły tutaj wszystkich studentów z Opola, ale nie tylko z Opola. Politechnika, uniwersytet i inne uczelnie. Bardzo ważne, bo frekwencja z roku na rok rośnie. Mieliśmy troszeczkę zapaść po pandemii, ale widać, że ta potrzeba integrowania się, ta potrzeba świętowania w taki właśnie sposób, wyrażania tej ekspresji, młodzieńczej ekspresji jest cały czas potrzebna i Piastonalia trwają. Wczoraj był koncert, dzisiaj jest koncert. Zapraszamy na Błonia Politechniki Opolskiej. Właśnie przyjęliśmy władzę nad miastem. Zapraszamy Was jeszcze dzisiaj do nas na Błonia Politechniki Opolskiej na koncerty w trochę mocniejszym brzmieniu. Zagra zespół Exces, Zenek Kupatasa, Ira oraz bracia Figo Fagot.